Cześć, w tym wideo opiszę Ci bardzo ciekawy przypadek terminowego prawa jazdy po badaniach w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, po badaniach oczywiście za alkohol i z jednoczesnym wpisaniem do tego nowego prawa jazdy kodu zabraniającego spożywania alkoholu. Także internauta się dziwi, no po co mu wpisano ten kod? W końcu nikomu nie wolno jeździć w stanie nietrzeźwym, aczkolwiek tego internautę złapano za jazdę po pijaku. Witam Panie Doktorze, zostało mi zatrzymane prawo jazdy z powodu jazdy samochodem po użyciu alkoholu na 6 miesięcy. Zostałem skierowany obligatoryjnie na badania psychologiczne i lekarskie i w obydwu przypadkach został stwierdzony brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Natomiast jeżeli chodzi o badania lekarskie, no wpisano mi ograniczenie w korzystaniu uprawnień do kierowania pojazdami ze względu na stan zdrowia, czyli 05.08, czyli zakaz spożywania alkoholu oraz został wyznaczony termin ponownego badania na czerwiec 2014 roku. Moje pytanie jest dlaczego? No, dlaczego jest to badanie ponowne, a nie kontrolne? Kontrolne zostało skreślone na wniosku. Czy teraz będę musiał co rok przechodzić takie badania, czy tylko lekarskie, czy również psychologiczne? No, czy prawo jazdy zostanie mi oddane tylko na rok? No i będę musiał je za nie zapłacić. Z góry dziękuję za pomoc. Sytuacja klasyczna i niestety po badaniach WOMP za alkohol rzadko kiedy dostaniesz bezterminowe prawa jazdy. Po co ten kod 05.08? No został pewnie wpisany jako wskazówka dla następnego lekarza, że terminowe prawo jazdy było wyznaczone za alkohol. No może to mieć szczególnie znaczenie, jak Cię złapią po raz kolejny i wtedy znowu lekarz WOMP będzie miał jasną sytuację i możesz wtedy nawet stracić prawko na zawsze za tak zwaną recydywę. No lekarze prywatni, jeżeli, że tak powiem, Cię nie złapią, nie robią aż takich, wydaje mi się, problemów, ale WOMP-y robią. Pytanie o finanse, gdzie nie wiadomo o co chodzi, to chodzi właśnie o to. Oczywiście za każdym razem ponosisz koszty powtórnego badania, koszty wymiany prawa jazdy, czyli kara jest niejako podwójna. Na pocieszenie mogę powiedzieć, że za ten rok nie musisz iść do lekarza WOMP-u, możesz pójść do każdego innego lekarza uprawnionego do badań kierowców. Natomiast jak Cię złapią jeszcze raz, niestety WOMP należy Ci się jak psu zupa i najdroższe badania kierowców kategorii B w Polsce. Na tym kończę, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Koniecznie skomentuj to wideo w komentarzach poniżej. Możesz oczywiście wejść na mojego bloga badania lekarskie kierowców.pl, tam zapisać się do newslettera wysyłanego co tydzień. No i opisuję tam różne inne podobne orzecznicze sytuacje związane ze spożywaniem alkoholu u kierowców. No i oczywiście z badaniami z reguły WOMP-owskimi. Także bye bye, mówił jeszcze raz Darek Kraśnicki z Wrocławia.